Witajcie, z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. A dzisiaj tak naprawdę unboxing, ale nie unboxing butów LeBron 9 Watch the Throne. Powiem szczerze, jeden z moich graili. Naprawdę jedne z butów, których szukałem, polowałem. Gdzieś na Vinted było. Tutaj oczywiście pozdrawiam Sneaker Meistera. Ktoś może wiedzieć z Instagrama albo z YouTube'a, który miał je w moim rozmiarze i nie napisał mi. Bardzo niemiło z twojej strony. I wreszcie je mam. A mam je i nie jest to żaden post sponsorowany, chociaż pomogli mi i są zdecydowanie w lepszej okazji dla mnie. Harlem Shop. Tak naprawdę chłopaki ściągają z outletów z US i wrzucają buty, które są w naprawdę dobrych cenach, bo te buty mogliście u nich kupić 800 zł. Na ich stronie 800 zł. Problem jest tylko taki, że nie ma oryginalnych boksów, tylko są te takie outletowe, te ze ściętą górą. Mi osobiście to wisi, bo ja buty kupiłem dla siebie i powiem szczerze, ja jestem zachwycony. Jak wiemy, w oryginalnym wydaniu te buty były PE, czyli Player Edition dla LeBrona James. Kiedy zaczęły wychodzić reedycje dziewiątek, które macie tutaj, bądź te jeszcze, które mam oczywiście w tym różowym wydaniu, które są kozackie. Oni mają ich pełen stok, więc jeśli ktoś chciałby te różowe, to możecie spokojnie do nich pisać. Postanowili też wydać retro wersję tych. I powiem szczerze, ja tak czekałem, tak byłem najarany i niestety nie udało mi się ich kupić. No i byłem już prawie załamany, że nie będzie tych butów i tak dalej. Na szczęście są. I powiem wam szczerze, już pomijając to, że ten złoty tu fajnie pasuje, tu sznurowadła, takie wielokolorowe, co ja, jak wiecie, uwielbiam takie pierdoły. Tutaj w środku też ogólnie wszędzie kwiatki się przeplatają, to jednak ta klamra, oes, ta korona taka na tym, to jest po prostu genialne, genialne. Wy to oglądacie w czwartek, więc... Nie, jeszcze w nich nie grałem. Prawdopodobnie będę w nich grał pierwszy raz w sobotę i w niedzielę na Final Four Ligi w Ujeździe, na której zapraszam, bo będziemy grali tam półfinał i mam nadzieję, że finał. I jeśli ktoś jest sędzią albo zna się na przepisach, dajcie znać, czy mogę grać z tym czymś na bucie. Najpierw zapytam się was widzów, a potem zapytam się dopiero prawdziwych arbitrów, więc czekam na wasze opinie, bo jeszcze się nie orientowałem, czy mogę w nich grać. Osobiście bardzo lubię ten model buta. Jak wiecie, ich recenzja już była u mnie na kanale. Wiecie, czego się można po nich spodziewać. Można się spodziewać bardzo fajnego performance'u na boisku, więc ja jestem mega ciekaw i bardzo chcę w nich zagrać z tą koroną. Bo już tak bez tej korony to nie będzie to samo. Ale tu już się dowiem od was, a potem mam nadzieję od sędziów. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Pamiętajcie, wbić do tego Harlem New York sklepu i obczajcie sobie, co tam jest, bo jest naprawdę kilka bardzo, bardzo fajnych parek. Oraz pamiętajcie wbić też na Instagrama i TikToka, bo TikTok ostatnio mi fajnie się rozrasta. I no cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Nara!